co ty teraz, Quark, byś zrobił beze mnie? No powiedz ty mi, powiedz ty mi. Powiedz, powiedz proszę, powiedz. Co ty byś zrobił beze mnie? Pytam się no, pytam się no. Po co ci to było? Nie wiem, nie rozumiem, ale pomogę ci dostać się na drugą stronę, bo why not? Where there are bridges, there are people. Where there are people, there are ships. Przez chwilę myślałem, że ja muszę gałką analogową, tak wiecie, kręcić dosłownie wokół, ale okazuje się, że tylko trzeba w lewo, w prawo, tak więc... No, mogło być gorzej. Mogło być o wiele gorzej. Dobra. Tak więc Quark sobie tutaj przyszedł tym mostem, który żeśmy mu odblokowali. No i przy okazji pokazał, jaką ma potężną moc, przebijając ścianę. No, oczywiście, że tak, kurde, no bo w końcu, wiesz, takie osiłki jak ty, Quark, no to... Potrafią przybijać ściany i tak dalej. Quark, are you seeing this? Something is seriously wrong with this planet. It's like time is all not working. Okej, no trzeba było na chwilę zniknąć, no bo wiecie, cutscenka i tak dalej, ale ja nie chcę jakby niczego zasłaniać. Jako że ja nie chcę niczego zasłaniać, no to wiecie, o co chodzi, nie? I'll find another way around. You gonna be alright with those things on the loose? Please. Czyżbym mógł się dostać wyżej? Oczywiście, że się mogę dostać wyżej. Ale to kurde śmiesznie wygląda, że to takie pole, które tutaj widzimy, sprawia, że wszystko dosłownie zamarło w życiu. No bo zobaczcie, te wszystkie tutaj ptaszki lub w ogóle te stwory, jak one są w tym polu magnetycznym, czy jak to się kurde nazywa, no to wszystko jest kurde zamrożone. What the fuck? To jest takie śmieszne. Their parents are here. Oho, no to już widzę, że mamy kolejną konfrontację. A więc jedziemy z Coxem, nie ma to tamto. Trzeba tutaj obronić naszego przyjaciela Quarka. Obecnie Quarka, no bo Clank niestety utknął. Wielka szkoda. O, i skill pointa mamy. Elegancko. Nie sądziłem, że na początku uda mi się skill pointa ogarnąć. Ale okej. Concern for his compatriots' well-being, Captain Quark's noble sidekick ninja leaps from stone to stone. Below him, 6 deadly inches of crystal blue water. Znaczy fajnie, że gra mi tłumaczy, że mogę double jumpować i tak dalej, ale no nie rozumiem po co, no bo skoro ogarnąłem to już o wiele wcześniej, no to po co mi gra to tłumaczy? No ale dobra, no szanuję. Szanuję mimo co. Justice to those who cross his path. Dobra, przechodź, kurde. Ja pierdzielę, no co za kurde ułom z tego Quarka. Jezus Maria, no most mu przygotowujesz, a ten kurde nawet nie korzysta z okazji. A idź pan w ciul z tobą. No, teraz raptem skorzystałeś. O, tu możemy przy okazji waypony sobie ogarnąć. Jak widzicie zresztą. I będziemy mogli sobie tutaj jakieś upgrade'y kupować, ale to na razie myślę, że się tym nie interesujemy. A może jednak? A może jednak się zainteresujmy? Możemy kupić. Each weapon can be modified with any constructor-approved upgrade. Rate of fire, ammo type, specialty triggers. If you can dream it, Constructo can deliver it. Now available in 3 flavors. The Constructo Bomb Glove, Constructo Pistol, and Constructo Shotgun. Snoop around, Chief. You got a right to... Okej, okay. Teraz możemy... Seen commercials for those back on Kurwan. Versatile weapons for the versatile adventurer. Dobra, okej, okay. Myślałem przez chwilę, że muszę to rozpieprzyć. Ale okazuje się, że jednak nie muszę, dlatego że Quark jest tutaj. No ale wiecie, czasami trzeba jednak się upewnić i czasami trzeba niestety sobie zmarnować troszeczkę amunicji. No ale... Jak to się mówi? No i widzisz, mówisz, masz. Chciałeś stracić amunicję, no to ją kurwa straciłeś. Oh, help, help! Please, please help me! My children, they're in danger! What seems to be the problem, citizen? Xiphoid. We were fishing up the river when they attacked. Quark, stay here. I'll go save the children.
You got it, Sidekick. Smart thinking. I'll just stay here and hold the fort. Oh, he's over there in that ledge. Save him, please. Wow, thanks, mister. My mom's over there. Tak, lokalizacja nazywa się Zolar Forest i ten przysympatyczny stworek, który do nas przyszedł, to jest Fongoid. I on bardzo chce, żebyśmy uratowali jego dzieci. Mamy trójkę dzieci do uratowania i wtedy zobaczymy, co się stanie, kiedy uratujemy te dzieci. Oh shit! Co tu się dzieje? Ale dymy! Normalnie te czarne paski u góry i na dole jak w jakimś filmie, kurde. A może tak naprawdę ja oglądam film, a nie gram w grę? Mom! Dad! Somebody! Kurde, no dostałbym się tam, ale no nie wiem. Nie mogę tam się dostać, bo trochę lipa. Więc musimy to zrobić w inny sposób, niestety. Jak nie tak, to trzeba inaczej to zrobić. Trzeba obserwować te platformy przede wszystkim. Gdzie one się tam będą składać. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. Możemy sobie upgrade'ować broń, okej. Czyli mamy teraz tak. Co tu możemy sobie dodać? Możemy sobie... O kurde, kolor możemy sobie zmienić! Elegancko! Ja sobie ustawiam gunmetal, czemu nie? Co tutaj mamy? Blast? O, blast, to by się przydało. Okej, i tyle. Myślę, że możemy w taki oto sposób wyjść. Dobra. I teraz tak. Mamy 1 na 21, czyli to są jakieś takie specjalne... nie wiem jak to nazwać. Specjalne jakieś takie obiekty, które możemy zbierać w trakcie gry. No nie wiem, czy my oczywiście wszystkie zbierzemy, ale będę się starał je zbierać. Tak samo nie chcę obiecywać odnośnie złotych śrubek. To od razu mówię na samym starcie, że nie wiem, czy uda mi się wszystkie złote śrubki w tej gierce zebrać. Będę starał się jak najwięcej zbierać. Okej, mamy tutaj kolejnego dzieciaka. I niech on pójdzie dalej. Niech on wróci. Ale jaki Kitty? Ja nie jestem żadnym kotem, ja jestem Lumbaxem. What the fuck? Cringe, kurde. Dobra, tak więc teraz najwidoczniej musimy tu w dół zejść. Ponieważ tu prawdopodobnie będzie ostatnie dziecko. A nie. Kurwa, gdzie ja idę? Już tutaj wyszedłem. Halo, halo, przepraszam najmocniej, ale skoro drugie dziecko było tam, no to trzecie dziecko musi być tam. Czyż nie? No oczywiście, że tak, ja pierdziule. No i oczywiście możemy teraz tryb rozgrywki zmienić. Ale osobiście nie wiem, czy mi taki tryb odpowiada, będąc szczery. Nie żeby coś, ale jednak ja chyba wolę tak grać. Jakoś wygodniej mi jest. Bo tak tryb pierwszoosobowy troszeczkę dziwny jest. Znaczy, nie mówię, że jest jakiś słaby, ale po prostu no troszeczkę dziwny, no nie oszukujmy się. Dobra, gińcie śmiecie, kurde, ja tutaj po dzieciaka przyszedłem. Kosmici zasrani. No kurde, chociaż jeden! Skojarzył, że jestem Lumbaxem! Ja pierdziule! A co tutaj mamy? Złota śrubka! Oh yeah! Tak więc, jeżeli będą gdzieś blisko złote śrubki, to ja nie omieszkam ich nie zebrać. Jest ich 40 w całej gierce. No, ładnie! Aczkolwiek mówię... Jeżeli będą gdzieś blisko mnie, zbiorę. Jeżeli okaże się, że były gdzieś bardzo w ciul daleko i nie domyśliłbym się na początku, gdzie one mogą być, no to nie będę zbierał. Kurczę, ciężko mi jest troszeczkę opuszczać to miejsce, bo naprawdę, kurde, no taki przyjemny tutaj poziom. Naprawdę to jest takie nie tyle co przyjemne dla oka, co też dla ucha, bo zresztą soundtrack w tym poziomie też jest bardzo fajny. Zresztą sami posłuchajcie, ja tu się chwilę pokręcę i zaraz idziemy dalej.
kontynuować fabułę, tak więc posłuchajcie sobie. No dobra, chwilę posłuchaliście, tak więc możemy wrócić w takim razie do von Goida. Von Goida! So much. Happy to be of service, ma'am. The Cyphoids will be back soon. Come! We have to get into the village. So, what are these things? Mutated viruses from the Corthian. Aha, i teraz musimy ich eskortować do domu, spoko. Quark, czyń honory. Inessa, what are you doing out here? The Xiphoids are back. There must be something wrong with the timekeeper. Not in front of the outsiders. Quickly, we must head into the village. Aha, czyli ta tutaj pani lub mama tych małych szkrabów to jest Inessa. Okej, okay. Warto wiedzieć, nie żeby coś. These creatures are the least of our worries right now. One of the elders spotted Lord Vorsalan's warship over the falls. Lord Vorsalan? That raven must be making trouble again. We have to move everyone into the village. Ow! What gives? Wait, Ratchet, I... Kurde, nie wiem czemu wydaje mi się, że ta broń teraz troszeczkę lepsza jest. Takie odnoszę dziwne wrażenie. Może dlatego, że ją w fajny sposób sobie ogarnąłem, nie żeby coś. A, i swoją drogą nasza broń to jest Constructo Pistol. Tak to się nazywa, albo po prostu pistolet w nadzwyczajnym świecie. Może to po prostu będzie najprostsza nazwa? Pistol. A druga z kolei, ta, którą teraz trzymam, to jest Construction Bomb. Tak więc, no jak widzicie, te bomby... No sami widzicie, jaki damage zadają. Prawie, że znikomy, tak więc no, na razie nie będę z nich korzystał. Prawie, robi wielką różnicę, żeby nie było, że ktoś mnie się tutaj będzie czepiał. Aczkolwiek, nie wiem, może tutaj zrobimy małą zadymę. Ja lubię robić zadymki, siusiu, więc jedziemy z koksem. Rzucamy. Patrzcie, jakie kurde zadymy tutaj będą. I co, kurde? Na co ci to było? Po co ci to było? Nie wiem, nie rozumiem. O, i przy okazji znowu mamy życie na fulla. I troszeczkę żeśmy śrubek zgarnęli i amunicji. Elegancko. Bardzo dobrze. Tylko mam nadzieję, że tutaj w swoich nie będę strzelał, bo troszeczkę lipa będzie. I z tego co widzę, musimy się do tej wielkiej bramy dostać. Ciekawe, co tam będzie za tą bramą. Już nie mogę się tego doczekać. A, to był chyba jakiś... To główienko, co tutaj było, to prawdopodobnie było coś, co powodowało, że oni się spawnili, tak więc... Okej. Spowodowałem, że się oni już na razie nie pojawią. Bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu. I save point kolejny. Ah, but the Zoni can. Meet me at the Temple of Zan whenever you're ready. I will explain everything. I'm telling you, they're all crazy now. They're hive minds. They can't function on their own. An outsider's here. Hello, neighbor. Quite an unusual day we are having, yes? Nothing out of the ordinary happening here. In memory of Zan Gribneck. Father, friend and chief of the Fungoids. To jest pomnik lidera tych wszystkich stworków, bo oni wszyscy się, to są Fungoidy. Fungoty chyba jakoś tak się mówi, więc
oni, to jest jakby lud von Gotów, a tamten typ, ten, który przy okazji nas prowadził, to jest ich lider. Okej. Czyli oni nie mają jakby jakiś, znaczy pewnie jakieś swoje imiona mają, no bo w końcu tamta matka ma przecież imię, no nie? Ta, której tam dzieci ratowaliśmy. No ale no jestem ciekaw, jak ma przywódca tych całych von Gotów na imię. Dobra, oni do góry poszli. Więc zobaczmy, co i jak będzie. Your starship is not beyond repair, but fixing it will take powers beyond anything this universe has ever seen. Powers not to be taken lightly. Can you keep a secret? Well, the Zoni are powerful creatures, capable of almost anything, Mal. But they are also hive minds, and must be kept together for their energy to work. Inside is a vessel, which will allow you to rescue lost Zoni, and harness their bioenergy. Follow me, and don't touch anything. Okay. Więc przywódca von Gotów opowiedział nam o zonach. Zoni, tak oni się nazywają. To są niesamowite stworzenia, które mają niesamowitą wręcz moc. I pewnie co jakiś czas będzie o nich tutaj wzmianka, no bo w końcu oni są też takim głównym tematem tej gry. Więc dobra, no. Co tu mogę więcej powiedzieć? Temple of Zan. Czas eksplorować sobie troszeczkę tą świątynię. Świątynie Zan, innymi słowy. You inside until you recover the vessel. Are you sure you don't want to stay here? We have a lovely miniature golf course. I'll be fine. Quark, link into my nav unit. We'll stay in radio contact. Copy that. Operation Red Shirt is a go. Okej, i musimy teraz uważać, żebyśmy nie zostali zaatakowani. Like this is to avoid phrases like it's too quiet in here or everything's going to be all right. Got it. I'm through. Lol, ale to proste było. Ej, ale kurczę. Fajny kurde drugi tutaj poziom został przedstawiony nam. Znaczy druga lokacja, czyli ta cała świątynia Zan. According to the chief, it's one of a kind, brought to this dimension by Orvis and entrusted to the Fongoids. And he's sure it'll fix Aphelion? He said it'll do a lot more than that. No kurde, trzeba tutaj uważać, bo ja widzę, że tutaj trochę srogo jest. Ale da się przeżyć. Za pierwszym razem można to ogarnąć. I te oczy nie są w stanie mi nic zrobić, nic. Powtarzam raz jeszcze. There are two Zoni in here. Those poor lost little creatures. See if you can grab one with your wrench and stuff it into the vessel. Got it. Nice work, Ratchet. Operation Red Shirt is a success. Okej, złapaliśmy jednego Zoni, bo drugi tam sobie gdzieś poleciał, a nawet on tutaj jest. Chodź tutaj! Chodź tutaj, chodź do tatusia. Nie dajmy się teraz oczywiście zaatakować przez przeszkody. Utrzymajmy ten stan. Mam nadzieję, że będziemy w stanie go dogonić, bo on kurde niedaleko jest zresztą. No ale zobaczmy, może się uda. Nie uciekaj. Dobrze. Drugi Zoni uratowany. śmieszne imiona oni mają, Zoni, kurde. Kurde, szkoda troszeczkę opuszczać już tej świątyni. Ja pierdzielę, no taki krótki poziom, what the fuck. A graficznie on się naprawdę bardzo fajnie reprezentuje, zresztą soundtrackowo też. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Naprawdę, początek gry, a już mam tyle do powiedzenia, jeżeli chodzi o superlatywy. You survived? I mean, you survived! I told you we'd do it! Well done! The vessel is yours! Come, there is one more Zoni we put in the old armory for safekeeping.
inside the temple! Porcelain is coming! All right, Quark. You ready to let those stallions out of the stable? I was born ready. I believe Dr. Nefarious was clear as to the repercussions of leaving your hovel. The clock is ours. Whoa, wait. Who? Dr. Nefarious has no authority here, villain. In fact, I'm not even entirely convinced he's a real doctor. So return my sidekick's power before I bring the thunder. You win again, technology. Kill the exile and bring the rest in for questions. No to cóż, moi drodzy, rozpoczynamy, kurde, wielką zadymę. Ten gościu, który do nas przyleciał, to jest Lord Vorsalon, jak sami zresztą zauważyliście, i on został przez Nefariusa tutaj, że tak powiem, ściągnięty, ponieważ to, co teraz tutaj widzicie, to jest inwazja Nefariusa w tym momencie. Autentycznie, te wszystkie wojska, te wszystkie tutaj, ci wszyscy przeciwnicy to są od Nefariusa i on... Czyli Lord Vorsalon jest klakierem, można by to powiedzieć, tego Nefariusa. I tutaj trzeba naprawdę uważać, ponieważ no cholera jasna, mam mało HP. Przy okazji chciałbym poruszyć tutaj pewną kwestię. Mianowicie Lord Vorsalon jest totalnym idiotą, ponieważ on... myli nas z innym Lombaxem, co nawet będzie jeszcze za niedługo wytłumaczone, bo on myśli, że my jesteśmy zupełnie kimś innym. A tu taka niespodzianka, że tak powiem. Ale dobra, no niestety, inwazja inwazją, no trzeba ruszyć dupę i atakować. No nie ma to tamto, nie ma tutaj sentymentów. To jest wojna, proszę państwa. Przy okazji się trochę wyleczymy, czemu by nie, why not? Zawsze, wiecie, musi być ta pierwsza kontrolna śmierć, pamiętajcie o tym. No kurde! Upgrade'ik, to mi się podoba. O cholera, kurczę, pieczone, mam tylko 5 HP, czyli połowę. Trzeba naprawdę uważać, bo ja nie chcę, kurde, w głupi sposób tracić tego wszystkiego. I przy okazji troszeczkę sobie amunicji nadrobić. Śrubek na razie wydawać nie będę, no bo i po co? Troszeczkę trzeba sobie oszczędzać, nie żeby coś. Okej. Dobrze jest, dobrze. Atakujemy, atakujemy. Walczymy do końca. Tam jeszcze są u góry, ja pierdzielę, no. Ale możemy chyba stąd uciec. Ta, możemy. Mamy save pointa. Okej. Lecim. Uciekamy, bo tutaj inwazja trwa. O, jeszcze kurde, o kurde, upgrade życia mamy. Elegancko. Dobra, leć dalej, kurde. Bo tam coś widziałem, że się zatrzymałeś, chyba się bałeś, więc... ja ci tutaj pomogłem, nie żeby coś. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mi się odwdzięczysz. Oczywiście nie musi być to jakaś duża suma, no ale wiesz, o co chodzi, no. Jakieś takie, nie wiem, zwykłe dziękuję by się przydało. Uhuhu, dobra, okej, sytuacja chyba opanowana już.
A nie, jeszcze nie do końca. Haha, jeszcze przyszli tutaj, kurde. Kurde, ja pierdzielę, ty, ja zapomniałem ten. Nie ogarnąłem petardy przez chwilę i kurde, wibracje mam włączone. Trzeba będzie wyłączyć te wibracje, bo ja nie lubię wibracji bardzo. O Jezu, jak one mnie triggerują. No serio, nie można wyłączyć wibracji, naprawdę, ludzie. Czemu nie można?